Cześć, będę się starał. W ogóle to się za głowę złapałem, że to już 55 miesięcy minęło, odkąd się zajmuję landingami. Ale żeby dobrze Was wdrożyć w ten temat, musimy się cofnąć jeszcze ponad 10 lat temu. Wtedy założyłem agencję interaktywną. Zafascynowany K2, Art Agents i innymi firmami, które wtedy powstawały, to był taki wysyp tych firm. Stwierdziłem, że coś się dzieje, trzeba zrobić. Jeszcze byłem wtedy na studiach i to było takie moje marzenie, żeby po prostu założyć firmę i coś robić. Nie było to jakoś super zaplanowane, było takie to bardziej, bym powiedział, spontaniczne i jakaś taka przygoda, która przerodziła się później faktycznie w biznes. Natomiast prowadzenie tej agencji spowodowało, że agencja jest pewna, każdy klient jest na swój sposób powtarzalny i po prostu wszyscy jako zespół poczuliśmy się zmęczeni w pewnym momencie. I wtedy nastąpił ogólnie w Polsce ten rynek startupowy zaczął się bardzo intensywnie budować i śledziłem, czytałem i bardzo podobała mi się idea startup weekendów. Patrzyłem, jak one się rozwijają za granicą i postanowiłem sobie, że jeżeli będzie taka impreza w Polsce, to ja na nią pojadę, od razu na tą pierwszą. Ale na tą pierwszą nie udało mi się dotrzeć, ponieważ to był termin narodzin mojego syna, więc musiałem być w domu na posterunku. Ale zaraz na kolejny startup weekend, który odbył się w październiku 2011 roku, zabraliśmy osoby zainteresowane z agencji i pojechaliśmy na ten startup weekend. I teraz to, co jest ciekawe i to, co mnie w ogóle zdziwiło już wtedy na tym startup weekendzie, to było to, że myśmy nie byli do tego startup weekendu dobrze przygotowani. Tak naprawdę to nie było, że ja już jechałem, że to się miało, że to były landingi i to miała być ten projekt i ta firma i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że pojechałem z kartką różnych pomysłów, które tam było, bo mówię, nie wiadomo, kto co będzie pitchował, a może ktoś będzie też pitchował jakieś landing page, to zapitchuje coś innego i jakoś to po prostu. Raczej to traktowałem w formie pewnego rodzaju rozrywki. Mało tego, nawet nie wiedzieliśmy, jak się firma będzie nazywała. Nic, po prostu nie mieliśmy kompletnie nic. A tu nagle szok, jest mnóstwo zespołów, które po prostu przyjechali przygotowani, z gotowymi produktami, z pitchami, logo, wszystko po prostu gotowe, a my nic. No i cóż, tutaj widzicie, zapiczowałem na tym startup weekendzie. Zebraliśmy odpowiednią liczbę głosów, żeby brać udział i budować swój projekt, znaleźć się w tych 20 zespołach. No i to co, no i tak naprawdę zaczęła firma, że po tym wieczorze, jak się zapiczowali, my się musimy jakoś nazywać. No i praktycznie całą noc nie przespaliśmy, myśląc na tym, co my w ogóle będziemy robić. Przecież tam już wszystkie zespoły mają produkty, mają wszystko gotowe, a my nic. No i gdzieś tam w końcu nad ranem żeśmy myśleli, dobra, będziemy się nazywali landingi, niech tak jest, tak się mówi, to niech tam będą landingi. To będzie miało swój skutek. Skutkiem też jest nagroda, którą, też Wam opowiem o tym, nagroda, którą żeśmy otrzymali, bo ku naszemu zaskoczeniu dostaliśmy wyróżnienie na tym startup weekendzie i proszę? Za improwizację? No widocznie za udaną. Widocznie, nie wiem, jakoś nas tak zmotywowało ten chyba brak naszego przygotowania, że naprawdę całkiem dobrze nam to wyszło. Mieliśmy jakiś background wcześniejszy właśnie z agencji, z jakichś tam takich software'owych projektów, więc to nie było tak, że pojechaliśmy zupełnie jako jakieś tam leszcze, które nic nie wiedziały, jak się buduje produkty. Natomiast bardzo dużo powstało w sposób taki spontaniczny, emocjonalny. No i tam właśnie udało nam się zdobyć takie wyróżnienie, co już w ogóle nas tak podbudowało, że to chyba jest to i będziemy to robić. I otrzymaliśmy nagrodę. To wtedy taka ruszała taka chmura E24 Cloud. I stwierdziliśmy, super, jeszcze w ogóle chmurę żeśmy dostali, rewelacja. No i co było dalej? Ponieważ ja zupełnie byłem nie z branży, tak jak mówię, interesowałem się, czytałem, ale nie wiedziałem. I dowiedziałem się tam gdzieś też na tych, chyba baza e-maili poszła też do Innovation Nest, które wtedy startowało z taką szkołą, Szkoła Przedsiębiorczości Innovation Nest, SPIN teraz to się nazywa, też chyba w Warszawie od czasu do czasu mają swoje zajęcia. Ja się zapisałem do tej szkoły SPIN i będąc już na tych wykładach, tutaj Piotr Wilam wykłada jakieś tam ważne informacje. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Piotr Wilam, jadąc na te wykłady. I w ogóle ktoś mi podsunął, ty wiesz, gazetę mi pokazuje, wtedy w Prosidzie było takie zdjęcie Piotra z informacją, że tam 40 milionów i rusza na łowy. Takie było, nie wiem, czy może ktoś pamięta. Więc po prostu zupełnie nieświadomy wielu rzeczy, ale brnąłem w to, bo po prostu działo się tak dużo,
że już miesiąc po tym Startup Weekendzie mieliśmy pierwszą ofertę inwestycyjną. W sumie tak analizując tą prezentację później, zastanawiałem się, bo robię takie kropki. Te kropki zielone to są dobre decyzje, a te czerwone to są takie sobie. I teraz w sumie zastanawiam się, czemu zrobiłem ją jako czerwoną, ale po prostu ona się pojawiła za szybko, ona nie była do końca korzystna, chociaż ona była przez bardzo fajne osoby z doświadczeniem złożona. Natomiast ja tą ofertę odrzuciłem, stwierdziłem, że to... Ale znowu mi to dało taką motywację, że coś jest na rzeczy, że rzeczywiście coś w tym naszym projekcie jest, skoro ktoś chce w niego zainwestować. No ale i brnęliśmy dalej w to. I słuchajcie, miesiąc później mieliśmy następną ofertę inwestycyjną. I tu są liczby, nie mówię, jakie to fundusze, więc myślę, że nikt mi głowy za to nie urwie. I dostaliśmy, zobaczcie, jak się zmieniła wycena, tak, w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej. Tu mieliśmy 20% za 50 tysięcy, a tu miesiąc później już za 40% mieliśmy 380 prawie, tak? No i stwierdziłem, wow, nie, no super, to tak się to właśnie robi, te startupy. No to podpisujemy term sheet, tak? Negocjowanie tego term sheetu z jakimiś tam ludźmi, wow, w ogóle rewelacja. Byłem strasznie, strasznie podjarany tym wszystkim. Wynegocjowaliśmy ten term sheet, podpisaliśmy ten term sheet, święta, minęły święta. No i przyjechał ten fundusz na due diligence, to taki proces, żeby sprawdzić wszystko, czy... co tam u nas w ogóle słychać w tej agencji i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle na ten due diligence przyjechały inne osoby, niż negocjowały ze mną ten term sheet. I jak zobaczyłem te osoby, które przyjechały, zaczęły mi zadawać zupełnie od czapy pytania, aż taki niezorientowany w biznesie to nie byłem, że po prostu tak się poczułem trochę jak na tym zdjęciu, że w ogóle o co chodzi. I tak rozegrałem te due diligence, żeby przypadkiem oni w nas nie zainwestowali. Więc ten fundusz mi napisał, że po prostu w kontekście tych wszystkich faktów, które przedstawiłem, łącznie z tym, że powiedziałem na due diligence, że nie mam zamiaru się angażować w 100% w rozwój spółki, spowodowały, że po prostu fundusz odrzucił i byłem z tego bardzo zadowolony. Natomiast wiadomo, że była to strasznie dużo czasu, żeśmy stracili, niepotrzebnie robiliśmy coś na szybko, chcieliśmy jakoś ten produkt tam zbudować, dobudować, żeby ten fundusz, żeby się to podobało, tak? Więc to było też złe. No i trochę takiego przyszło, takiego, ja byłem taki zniesmaczony tą całą sytuacją, ale nie poddawałem się, mówię, dobrze, wszyscy mówią, że ma być globalnie i tak dalej, to zgłaszam się. I zgłosiłem się, dostałem się na taką też startupową imprezę, teraz bardzo dużą, wtedy taka duża nie była, dlatego pewnie tak łatwo się tam dostałem, Capital on Stage, i tam na przykład zupełnie nieświadomie rozmawiałem z taką panią, która jest na tym zdjęciu, ona się nazywa Sitar Teli bodajże, i ona wtedy była jakimś tam associate'em w tym funduszu Doughty Hanson. I to, co... To było fajne, że z taką osobą się mogłem spotkać, natomiast to na przykład, co nie zagrało tutaj w tym momencie, to jest to, że ja na przykład zupełnie nieświadomy nie zbudowałem relacji odpowiednich z tego typu osobami, że to się wszystko gdzieś tak po prostu przytrafiało, to nie było jakoś tam zaplanowane. Teraz ta osoba, ta pani ma swój własny fundusz, więc po prostu warto zwracać uwagę, z kim się rozmawia i co się robi. No i słuchajcie, wielka rzecz się wydarzyła. W maju 2012 nastąpiła pierwsza sprzedaż naszego produktu, ale sprzedaż do takiej osoby, której myśmy nie znali. To nie tak, że to był jakiś mój klient z agencji, że to była jakaś polecona osoba, tylko rzeczywiście ktoś wszedł, znalazł nas, założył konto, przetestował i wpłacił kasę. I to było bardzo fajne, bo uwierzytelniło tak naprawdę nasz projekt. No więc ciśniemy z tym dalej. Są takie targi reklamy, były w Warszawie organizowane, w jakimś tam pałacyku, nie wiem, czy widzicie, jakie tu są warunki. To były jakieś takie salki, były stoły takie jakby z klas przykryte obrusami. Mniej więcej taki klimat, tu widzicie taki ten, jest człowiek zaufany od twojej reklamy, to był taki poziom mniej więcej imprezy. Ja siedziałem przy jednym stoliczku tutaj, a tam w głębi przy innym stoliczku siedział Grzegorz Błażewicz z Admanago. No i tak żeśmy sobie siedzieli, Grzegorz się wkurzył, delikatnie mówiąc, wkurzył się o 12 i zwinął się i poszedł. Ale tam też się z Grzegorzem pierwszy raz poznałem. Natomiast to, co się tam wydarzyło jeszcze na tej imprezie, to ja się spotkałem z tym panem, którego widzicie tam na tym kolejnym zdjęciu, to jest Olek Każurin, i on mówi, słuchaj, ja tu przyszedłem, bo wiedziałem, że tutaj będziecie, ja jestem z Ukrainy i w ogóle tam takie narzędzie, jak wy macie, to jest strasznie potrzebne, a w ogóle nie wiem, czy wiecie, że landingi
to w Rosji też się tak na landing page mówi, też się mówi landingi. I w ogóle, że domena ru jest wolna i tak dalej. No i przychodzi taki facet i mówi, i sprzedaje takie informacje. No to dawaj od razu, pierwsze co to zarejestrowałem domenę, żeby jemu przypadkiem do głowy to nie przyszło. On mówi, słuchaj, ja ci to za darmo wszystko przetłumaczę i zobaczymy, czy coś się z tego uda zrobić. Myśmy stwierdzili, no kurczę, dobra, no idźmy z tym do przodu, nie, tłumacz, okej. Okay. No i słuchajcie, miesiąc później jest przetłumaczony cały serwis i ruszamy na Rosję. Zobaczymy, co będzie. Nic nas to nie kosztuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tutaj to dziwo bardzo fajnie zagrało. Byśmy w 3 tygodnie byli na pierwszym miejscu w wyszukiwarce, ponieważ wszyscy w Rosji szukali landingi, a myśmy byli landingi ru. Czemu na czerwono? No bo to był, bo to w konsekwencji zobaczycie, że to były bardzo złe decyzje, które podjęliśmy. No i to jest nasz prezent. To jest nasz prezent, który dostaliśmy właśnie na Startup Weekendzie. Nie wiem, czy pamiętacie, czy po dzisiejszej awarii E24 odzyska dane swoich klientów. No i tu właśnie nasz projekt się spalił kompletnie, bo okazało się, że jako startup, jako że to była ta nagroda, to czegoś tam nam nie włączyli, że backupu nie było w ogóle i tak dalej. I jedyne, co po prostu mieliśmy, to mieliśmy coś tam z, nie wiem, z 2 dni przedtem, bo na tyle byliśmy rozsądni, żeby ten... print screeny, ale byliśmy na tyle rozsądni, żeby jakiś ten backup po prostu ściągnąć. Więc wgraliśmy to, co mieliśmy, ale no wyobrażacie sobie, że jeżeli tam były landing page, tam były kampanie i tak dalej, to straciliśmy w cholerę klientów, których może moglibyśmy pozyskać. W ogóle już nie mówiąc, że to był akurat ten start w tej Rosji, więc w ogóle wszystko klapło. Olek się trochę na nas wkurzył no ale to była siła wyższa. No, ale dalej mówi, nie poddajemy się, zgłosiłem się na Web Summit w Dublinie. Znowu też to nie była taka duża impreza, wtedy było 3000 osób, a nie 30 tysięcy. Też nie było trudno się tam dostać, tak myślę, bo tam w jakieś setki startupów się dostałem. I to mi dało takiego fajnego kopa też, takiej motywacji nabrałem do tego, że trzeba się przygotować, trzeba tego pitcha dobrze obryć. Tam można dużo ciekawych osób spotkać. No więc wytrenowany pojechałem do tego, dużo ciekawych kontaktów tam złapałem, które później tam też zaowocują w kolejnych krokach. No i słuchajcie, no i 12, znaczy w grudniu 2012 ten E24 Cloud znowu się nam spalił. I znowu żeśmy wszystko stracili. 3 dni nasz serwis nie działał zupełnie, więc wszystko, co odbudowaliśmy, i tak to jest tak nagrody na Startup Weekendach, tak wyglądają. I wtedy bardzo z pomocą szybko przyszli nam hostersi, których z kolei znają właśnie z tych różnych moich przygód agencyjnych, i oni nam szybko postawili serwer. I już o E24 Cloudzie zapomnieliśmy, jest bogata korespondencja sięgająca kilkuset maili, ale to już nieważne. No i co? I mimo tego, że takie różne nas spotykają przygody, dostajemy się, Innovation Nest organizuje taki akceleracyjny program Accelerate i tam był jakby jasny taki deal, że jeżeli dostajesz do Accelerate'a, to sprzedajesz 8% spółki za 75 tysięcy. Czyli znowu jak zobaczycie, jak ta wycena firmy się zmieniała w czasie, i myśmy stwierdzili, że to jest dobry deal, że możemy spróbować zobaczyć, jak to jest rzeczywiście z tym inwestorem. Dostajemy się do tego Accelerate'a i wyjeżdżamy do Stanów. No i ten wyjazd do Stanów... On mnie trochę przestraszył, w sensie strasznie mi się spodobało, jak tam jest, jaka jest kultura biznesu i tak dalej, ale jak zobaczyłem, jak mocno rozwinięty jest ten rynek, szczególnie jeżeli chodzi o te produkty marketingowe, jak to jest tam prowadzone, no to trochę się tego rynku przestraszyłem i mówię, dobrze, że my to w Rosji robimy, bo tam nie mamy konkurencji, bo tam jesteśmy pierwsi i tak dalej. W ogóle nie zajmujmy się tym rynkiem anglojęzycznym, tylko idźmy w kraje w takim razie, które nie są anglojęzyczne. Bądźmy tam wszędzie, może nie pierwsi, ale generalnie w topie. No i tak to się z tymi Stanami Zjednoczonymi potoczyło i taki wniosek przywiozłem. Ten okres Accelerate'u udało nam się bardzo pozytywnie przejść, udało nam się jeszcze otrzymać taką małą inwestycję na kontynuację tych celów, które mieliśmy założone w Accelerate'cie. No i co? I właśnie przez to, że dostaliśmy pieniądze, to zaczęliśmy pączkować, zaczęliśmy chcieć robić szybciej, lepiej, mieć więcej ludzi w firmie, więc zaczęły się jakieś tam rekrutacje,
A ponieważ moja agencja Studio TGT to się bierze z tego, że ona jest w Tarnowskich Górach, to jest taka mała miejscowość na Śląsku, tam się nie jeździ na nartach. I zawsze jak wszystkim tam mówię, a gdzie wy jesteście? W Tarnowskich Górach, a gdzie to jest? No i tam zawsze ta sama historia, gdzie te Tarnowskie Góry i tak dalej. Więc mieliśmy problem z zatrudnianiem ludzi, bo wszyscy myśleli w ogóle, że jesteśmy z Krakowa, bo spółka była zarejestrowana w Krakowie, więc założyliśmy w ogóle biuro w Krakowie. Mówimy, dobra, to ci, co chcą pracować w Krakowie, niech pracują w Krakowie i rozwijamy się. Więc przybywało ludzi do zespołu. No i to przynosiło pewne efekty. Firma rosła i tak dalej, i tak dalej. No ale ponieważ, okej, no byliśmy na tym wschodzie i ponieważ osiągaliśmy faktycznie efekty, otrzymaliśmy taką docelową rundę seedową, która nam pozwoliła trochę rozwinąć skrzydła, a ponieważ to rynek wschodni cały czas nam rósł i to tam mieliśmy najwięcej klientów, więc inwestor powiedział, pakujcie się w samolot i lećcie na Ukrainę i lećcie do Kijowa i do Moskwy. I gadajcie tam z klientami, agencjami i poznajcie, jak tam wygląda biznes. No i to było dużo wcześniej zaplanowane, cały ten wyjazd. I wyobraźcie sobie, że wtedy, kiedy myśmy przyjechali do Kijowa, to były pierwsze dni, kiedy zaczynał się Majdan. I generalnie to ja chciałem od razu wsiąść w taksówkę z powrotem, bo myśmy mieszkali 200 metrów od Majdanu na Kryszatku, na tej takiej głównej ulicy. I jak myśmy przyjechali, myśmy mieszkali naprzeciwko ratusza, to właśnie wszyscy zdobywali ratusz, wybijali tam szyby i myśmy w ogóle byli zupełnie niezorientowani, o co chodzi. Byłem z Olkiem i z Dianą, którzy wtedy byli odpowiedzialni za ten rynek rosyjski. No i po prostu ten strach przed tym, jak to tam się wszystko rozwijało, jednak pokazał mi pewnego rodzaju takie negatywne myślenie, ale stwierdziłem, że ten rynek ukraiński nie jest stabilny. To nie jest dobrze, że my tam działamy, bo już pomijając te wszystkie wydarzenia, ale ogólnie sposób prowadzenia biznesu i tego, jak firmy tam działają, jak tam jest wszystko zorganizowane, pewnego rodzaju wątpliwości mi podawał. No i tu macie zdjęcie właśnie na Majdanie, jestem z jakąś tam ochroną Majdanu, tak? Więc ten parę razy przed Berkutem musiałem uciekać, więc to było ciekawie. No i pełni strachu, bo miało być lotnisko w Kijowie zamknięte, wylatujemy z Kijowa, lecimy do Moskwy. I w tym Moskwie byliśmy na TechCrunch Moską. I w ogóle tam jest, Moskwa z kolei zrobiła na mnie zupełnie odwrotne wrażenie, tam jest bardzo fajnie, ten biznes jest tam bardzo poukładany, jest bardzo fajne takie zagłębie startupowe w centrum Moskwy, są fajne, taki cały ten digital jest w jednym miejscu, można powiedzieć, można od firmy do firmy chodzić, ludzie są bardzo tak biznesowo nastawieni, bardzo mi się to podobało. Więc z kolei, kurczę, to jest wszystko jednak fajnie. No ale ta sytuacja się rozwijała na tej Ukrainie. Sami wiecie, jak ten Majdan się skończył. No i siłą rzeczy straciliśmy też część klientów, bo po prostu mieliśmy klientów, którzy byli na Krymie i na przykład nie mogli nam przydać pieniędzy. No ale nie zrażaliśmy się. Kontynuując strategię bycia na rynkach nieanglojęzycznych, będąc właśnie na Web Summit w Dublinie pierwszy raz, poznałem osobę, która się zajmowała wdrażaniem startupów w Brazylii. Z jego agencją wdrożyliśmy landingi w wersji portugalskiej i z całkiem przyzwoitym efektem ruszyliśmy na ten rynek. Udało nam się stosunkowo szybko kilkudziesięciu płacących klientów zdobyć, więc stwierdziliśmy, że ten rynek działa i że w związku z tym, podobnie jak przy rynku rosyjskim, zatrudnimy osobę, która będzie się tym rynkiem zajmować, spróbujemy ją ściągnąć. Jednocześnie, patrząc na różnego rodzaju problemy właśnie z zespołem, zatrudnieniem, z pracą zdalną, podjęliśmy decyzję, że musimy Tarnowskie Góry opuścić, żeby się nie musieć tłumaczyć, gdzie to jest i tak dalej, a jednocześnie ułatwić sobie troszkę drogę do budowania zespołu, no i spakowaliśmy się i wyprowadziliśmy się do Gliwic, gdzie stacjonujemy do dzisiaj. To był też taki moment, kiedy trochę zespół się podzielił, w sensie no ci, którzy nie chcieli, nie pojechali, ci, którzy nie byli zmotywowani, zmienili pracę. Zlikwidowaliśmy wtedy też biuro w Krakowie, zrezygnowaliśmy z pracy zdalnej tak naprawdę. No i tuż po przeprowadzce zgłasza się do nas jeden z dużych banków, który działa w Polsce i mówi, że chce landing page'e. I my wtedy no, po prostu urośliśmy, mówimy, ale to będzie case. To będzie po prostu strzał w dziesiątkę, mieć taką jakby takie referencje od takiej firmy i zrealizować taki duży projekt, to będzie,
to będzie, to naprawdę nas gdzieś tam pchnie do przodu, więc po prostu weszliśmy w ciemno w ten projekt i ten projekt trwa do dzisiaj jeszcze, to nie jest uruchomione. Także jeżeli enterprise'y, to naprawdę zastanówcie się dwa razy. Ze względu na te różne uproszczenia, które robiliśmy i zmiany, i ponieważ zlikwidowaliśmy biuro w Krakowie, a te osoby, które prowadziły rynek rosyjski, były z Krakowa, a nie chciały się do Gliwic przeprowadzić, w związku z tym przerwaliśmy tą współpracę, a ponieważ poznałem z kolei osoby w Moskwie i bardzo taką fajną agencję, więc stwierdziliśmy, to przerzućmy tą obsługę rynku do Rosji. No i tak zrobiliśmy, ale to też nie była dobra decyzja, bo oni nie czuli tak dobrze tego biznesu, to jednak nie był ich priorytet i to nie przynosiło nam żadnych wzrostów. Ale mimo tych różnych wszystkich przygód, rok do roku urośliśmy o 540%, więc ten efekt, ten wynik był całkiem fajny. No i zobaczcie, tutaj zaraz na przełomie roku, a ponieważ byśmy bardzo chcieli być postrzegani jako firma niemalże rosyjska, więc sprzedawaliśmy w rublach. No a rubel się załamał. Jak zobaczycie, on stracił 46%, więc myśmy stracili, nie dość, że straciliśmy połowę tych klientów, którzy odpadli ze względu na ten konflikt, który się dział na Ukrainie i w Rosji, to jeszcze straciliśmy połowę na rublu, czyli straciliśmy 75% biznesu. W sumie tak nie z naszej winy, nie? No i to nie było dobry, ten spadek rubla nie był dobry. Ale dobrym było to, że skończyły nam się w końcu pieniądze od inwestora. I to wymusiło na nas, byśmy wiedzieli, że te pieniądze się skończą, tak, ale w końcu przyszedł ten moment, kiedy one się skończyły. I to nas zmusiło do tego, żeby rzeczywiście troszkę sposób działania, myślenia o biznesie po prostu zmienić. I to było bardzo, bardzo pozytywne. No i w lutym dołączyła do zespołu właśnie osoba z Brazylii, przyjechała do nas na staż i tu znowu zrobiliśmy taki błąd, bo w ogóle jest bardzo trudno znaleźć osoby, które są z Brazylii i bardzo dobrze mówią po angielsku. Więc myśmy stwierdzili, że skoro ta osoba umie bardzo dobrze po angielsku, lepiej niż my, a oprócz tego jest z Brazylii, to tutaj resztę ją nauczymy. No ale nie nauczyliśmy jej niestety i nie potrafiliśmy tego wzrostu pociągnąć, który wygenerowała nam ta agencja. Z kolei agencja nie chciała się angażować bardziej, no bo doszła do jakiejś masy krytycznej, która po prostu zabierała jej zbyt dużo czasu, nie było tej ekonomii, więc nie mieliśmy tego rynku pociągnąć dalej. No i w konsekwencji firma rosła, więc stwierdziliśmy, zbieramy drugiego seeda. No i ten proces się rozpoczął. To, co działało jakby cały czas na naszą korzyść, gdzieś tam cały czas pojawialiśmy się w różnych konkursach, między innymi właśnie w Innovation Net byliśmy tam w top 5 i różne takie pozytywne wydarzenia, w kilku targach żeśmy brali udział. I w lipcu, z racji właśnie tych różnych decyzji, które trzeba było podjąć ze względu na brak pieniędzy, staliśmy się rentowną firmą. I to był taki bardzo fajny moment, bo stwierdziliśmy, kurczę, jednak da się. No i dużo takich pozytywnych rzeczy, podpisujemy term sheet, jest fundusz, który jest zainteresowany, wszystko wygląda zdrowo i dobrze, no i kurczę, skoro mamy term sheet, będziemy mieli za chwilę pieniądze, to robimy rekrutację, więc ruszyliśmy z rekrutacjami zgodnie z jakimś tam planem, który żeśmy ułożyli. No i chyba jestem ten, aha, no właśnie, w międzyczasie oczywiście załamuje się real brazylijski, także jeżeli będę wchodził kiedyś na jakiś rynek, a ktoś gra na Forexie, to dostanie ode mnie cynk, żeby sobie jakoś tam wykupił dobre pozycje, tak, przewalutować się albo jakkolwiek. Więc załamuje się real brazylijski, klienci brazylijscy nie są w stanie wytrzymać, bo ten dolar się już im staje tak drogi, że nie są w stanie płacić w tych dolarach, więc jest bardzo trudno, więc ten real się załamuje. I wyobraźcie sobie, chyba jestem mistrzem term sheetów w Polsce, nie dochodzi do podpisania umowy inwestycyjnej. Z bliżej niewyjaśnionych przyczyn, których po prostu nie poznałem, nie otrzymujemy tej inwestycji i zostajemy, musimy zamknąć procesy rekrutacyjne, które uruchomiliśmy. Część osób żeśmy już przyjęli, więc musieliśmy to jakoś uwzględnić w budżecie. A jednocześnie musieliśmy trzymać rentowność, więc wiecie, było ciężko. To wymusiło na nas, ja znowu nie ubolewałem, że nie podpisałem tego term sheetu, bo mi znowu coś tam zaczynało podpadać, więc stwierdziłem, że dobrze tak się stało na początku, a nie gdzieś tam w połowie po prostu tej drogi z tym inwestorem.
I na spokojnie po prostu zaczęliśmy upraszczać, zaczęliśmy się więcej zastanawiać nad tym, co właściwie mamy robić. Mniej mniej spontaniczności, a więcej takiego spokoju, zaczęliśmy różne rzeczy upraszczać. I między innymi podjęliśmy decyzję, właśnie ze względu na te wszystkie waluty i inne rzeczy, które się tam działy, że zamykamy rynki, które budowaliśmy do tej pory i skupiamy się tylko i wyłącznie na rynku polskim i rynku anglojęzycznym, że zmniejszamy zespół i tak dalej, i tak dalej. Szereg takich rzeczy, jakichś tam procesów wewnątrz firmy upraszczaliśmy. No i to, słuchajcie, mimo tych różnych też perturbacji rośliśmy rok do roku 182%, czyli znowu jest wzrost w firmie. No i na przykład mogę się pochwalić, że w lutym, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, PayPal zostaje naszym klientem. Także da się ten produkt sprzedawać, to nam daje taką wiarę, że jeżeli taki klient korzysta, to znaczy, że coś jest. A jeżeli chodzi o te zmiany, któreśmy przyjęli, to nam na końcu macie wykres z marca, znaczy to jest od marca do marca, to jest praktycznie z roku. Te niebieska i czerwona kreska to jest sprzedaż kont w języku polskim i w języku angielskim, a z kolei zielony to rynek rosyjski, a żółty to rynek brazylijski, czyli jakby ta zmiana strategii pokazuje, że działa i że firma rośnie. No i to, aha, no właśnie, czy ktoś liczył kropki? Nie, dlaczego? Same zielone? No właśnie, teraz dokładnie, to jest pierwszy taki wniosek, że teraz zastanawiałem się, czy to jest tak, że jakby tu przyjadę za rok albo za dwa i będę opowiadał, to te zielone się zmienią w czerwone? Nie wiem, natomiast być może z perspektywy czasu inaczej się patrzy na pewne rzeczy, ale ja to policzyłem i jest generalnie 25 do 17 i teraz tutaj była ta prezentacja w kwestii tego flow i mi się wydaje, że właśnie ten nasz flow porusza się z taką prędkością, można byłoby sobie tak powiedzieć, że to jest taka prędkość, która wynosi 1,47, czyli tych dobrych decyzji do złych. I teraz zrobiłem dalszą analizę tego. 11 z tych 17 błędnych decyzji, gdybyśmy tylko trochę głębiej się zastanowili, przemyśleli pewne rzeczy, działali mniej spontanicznie, mniej emocjonalnie, bardziej to konsultowali, przegadali z osobami, które mają doświadczenie, to mogliśmy uniknąć 11 naprawdę błędów, które po prostu popełniliśmy. Na sześć tych czerwonych kropek nie mieliśmy żadnego wpływu. To są rzeczy, które po prostu się zdarzają i nie mieliśmy na to wpływu. Natomiast te 11 mogliśmy przekuć na coś pozytywnego i wtedy byłoby 36 do 6 i nasz flow by był 4 razy szybszy. No. I dokładnie tutaj taki wniosek na koniec. Po prostu trzeba planować, trzeba się więcej zastanawiać, a mniej działać spontanicznie, emocjonalnie. Kiedy nie ma się takiego doświadczenia już z jakichś wcześniejszych biznesów, nie zrobiło się ich i pewnych rzeczy się po prostu nie jest w stanie przewidzieć. Dziękuję bardzo.